Hej wszystkim, witam was serdecznie ponownie tutaj na kanale. Ja jestem Aga, a dzisiaj zapraszam was na troszeczkę inny film. Taki film, którego jeszcze tutaj nie było, czyli przyjrzymy się dokładnie mojemu TBR-owi do końca tego roku. Mam tutaj dwa stosy książek, które no chciałabym przeczytać do końca roku. Czy mi się to uda? Nie wiem. Ja, jak wiecie lub nie wiecie, dosyć tak kurczowo się trzymam tych swoich TBR-ów i to, co sobie zaplanuję, muszę po prostu to przeczytać. Tych książek troszeczkę się jeszcze nazbierało, więc na pewno usłyszycie o nich na tym kanale jeszcze w tym roku. I stwierdziłam, że nagram wam taki film, ponieważ nigdy tutaj wam się nie chwaliłam tym moim TBR-em. Mówiłam oczywiście, że moim postanowieniem na ten rok jest przeczytanie wszystkich książek JoJo Moyes, ale nie mówiłam wam o innych książkach, o innych moich postanowieniach, więc myślę, że taki film będzie fajny, ciekawy i mam nadzieję, że wam się spodoba. O moim TBR-ze wspominałam tylko na TikToku, ale to było początkiem tego roku, więc ten TikTok jest już zakopany pod ciężarem innych moich filmów, więc stwierdziłam, że taka aktualizacja naprawdę będzie super pomysłem, więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do oglądania. I zacznijmy sobie może od poradnika, bo mam tylko jeden z tego, co widzę w swoim TBR-ze, to i tak mało, bo ja powiem wam szczerze, że zaczynałam od poradników i moja przygoda z czytaniem zaczęła się właśnie od poradników takich typowo biznesowych, firmowych i tak dalej. Ale czytałam ich bardzo mało, wtedy książek czytałam w roku chyba 10, więc niedużo, ale taka moja miłość do książek narodziła się z Hell, które oczywiście kocham całym sercem. No i słuchajcie, nie o Hell teraz, ale o Jak mniej myśleć. No i ten poradnik chciałabym sobie czytać tak w międzyczasie, czytając też inne książki. Ja mam go zaczętego, nie pamiętam na której stronie jestem. Dawno, powiem wam szczerze, że nawet nie trzymałam tej książki w ręce, a szkoda, bo pamiętam, że ona mnie dosyć wciągnęła. Wiem, że ona jest bardziej taka naukowa, bardziej taka pojęciowa, z definicjami i tak dalej. Już kiedyś chciałabym przeczytać w ogóle całą serię tych książek, bo tutaj na tyle mamy nawet Pomóż dziecku mniej myśleć, no może tą akurat nie, ale Jak nie dać sobą manipulować, jak lepiej myśleć i tak dalej, i tak dalej. Widziałam, że tych książek jest dosyć sporo, no i okładka mnie bardzo zachęca. Więc ją nawet nie wiem, czy dzisiaj nie zacznę sobie czytać po prostu tak w międzyczasie czytania innych książek, więc to jest pierwsza książka, którą chciałabym przeczytać od wydawnictwa Feria, więc mam nadzieję, że mi się uda. Kolejną książką jest coś, co ja w zasadzie nie czytam i jest to, słuchajcie, książka historyczna. Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, ale powieść po prostu historyczna z lat wojny, więc mamy tutaj, słuchajcie, od wydawnictwa oczywiście Filia, które bardzo lubię, Dziewczyna lotnika, coś innego niż ja czytam, coś takiego, myślę, idealnego na jesień i myślę, że jesienią po nią sięgnę, od Niny Zawadzkiej. Jestem ciekawa, ponieważ na swojej półce mam jeszcze Dziewczyna z Berlina, wybrałam tą do TBR-u, bo jest po prostu krótsza. Jestem ciekawa, jak mi taka powieść historyczna się spodoba, czy ja będę lubiała takie klimaty, czy nie bardzo. Zobaczymy, tak jak teraz trzymam ją w ręce, to z chęcią bym ją przeczytała nawet i teraz, no ale mamy lato, no i troszeczkę ten klimat mi tutaj tak nie pasuje, wolałabym ją jednak przeczytać jesienią. No i co, książka myślę, że będzie ciekawa, ona ma około 400 stron, więc nie jakoś bardzo, bardzo dużo. Ciekawa jestem, bardzo jestem, słuchajcie, jej ciekawa, więc na pewno sięgnę po nią w tym roku. Myślę, że w jakimś odcinku ona się pojawi, w którym po prostu czytam książki z mojego TBR-u, ponieważ taki film będę chciała dla was niedługo nagrać. Kolejną książką, o której chciałabym, żebyście usłyszeli jeszcze w tym roku, jest W obronie syna. Jest to powieść, która, słuchajcie, została zekranizowana, z tego co ja kojarzę. No coś ciekawego, coś innego, coś tajemniczego, coś całkowicie innego niż ja czytam na co dzień. Taka odbiegająca od tych moich romansideł, młodzieżówek i tak dalej. Bardzo chciałabym właśnie się zagłębiać w jeszcze inne gatunki książek i to jest takie moje postanowienie, żeby właśnie to przeczytać. Ona jest dosyć sporą propozycją z tego, co widzę. Ten tekst na stronie też jest dosyć, dosyć wypełniony. Jestem mega ciekawa, co tutaj będzie w niej w środku, bo ja nie czytałam nawet z tyłu opisu i nie wiem, czy chcę. Wiem, że to będzie coś mrocznego, coś też właśnie na jesień, na taką późną jesień, myślę, że to będzie idealna propozycja. No i tego typu książek możecie się spodziewać właśnie jesienią, bo troszeczkę będę zmieniała te gatunki teraz na jesień, na zimę, będę trochę je bardziej miksowała, więc jej również możecie się spodziewać.
I zostając w takiej tematyce kryminalnej i tak dalej, mamy kartotekę Petera P. od wydawnictwa Lira. W obronie syna była od wydawnictwa Amber, jak coś. Od Jacka Wiśnickiego. No, tej jestem mega ciekawa. No kurczę, każdej jestem ciekawa, ale tej to chyba najbardziej dotychczas. Bardzo mnie ona kusi. Ma taką niby prostą okładkę. No, podoba mi się ona. Ja po prostu ostatnio polubiłam strasznie czytać thrillery, kryminały, więc myślę, że to będzie coś dla mnie. Mam nadzieję, że ona mi się spodoba. Nie jest jakoś bardzo obszerna, więc myślę, że szybko po nią sięgnę. No i kurczę, blade, kusi. Też mnie kusi to, że ona ma dużo światła na stronie. Myślę, że ją się będzie czytało bardzo dynamicznie i jestem jej ogromnie, ogromnie ciekawa. I słuchajcie, mamy tutaj z tego, co wyczytałam, chyba jakieś małe miasteczko, więc mega, ja uwielbiam takie klimaty. Tutaj mamy śledztwo na własną rękę, to też cudowne, więc naprawdę... Teraz jeszcze bardziej jestem podjarana tą książką i mam nadzieję, że ten film doda mi motywacji, żeby po te książki rzeczywiście sięgnąć, bo nie dość, że ja jakoś o nich nie myślę kompletnie na co dzień, to nawet nie mam ich tutaj na regale. Te książki, które dotychczas Wam pokazałam, mam w osobnym pokoju, nie patrzę na nie, nie myślę o nich i to mnie troszeczkę właśnie tak odtrąca od ich przeczytania, bo o nich po prostu nie pamiętam i muszę w końcu po nią sięgnąć. W ogóle te książki, które zobaczyliście dotychczas, ja nabyłam w ciemno. Nie wiedziałam, jakie książki mi przyjdą. Kupiłam je za 6 zł za sztukę na jakiejś aukcji losowych książek i jestem naprawdę zadowolona, bo naprawdę ciekawe tytuły tutaj się znalazły. I teraz może wkroczmy w takie inne troszeczkę tematy, na chwilę chociaż, żeby odskoczyć od tych książek mniej znanych troszeczkę, chociaż no, nie no, one są znane, nie ukrywajmy, że nie są znane, ale teraz odskakuję troszeczkę od tych mrocznych książek, przejdźmy w sferę tego, co czytam na co dzień i możecie to zobaczyć też tu, tutaj. Mam całą trylogię Winnych i ona czeka na mnie już rok. Ta książka czeka rok, tę zakupiłam jeszcze w tym roku i mam ją na swoim TBR-ze. Ona jest cegłą, dlatego troszeczkę ją odciągam w czasie, bo wiem, że jak już sięgnę po pierwszą część, to polecę z drugą i trzecią i to mi zajmie bardzo dużo czasu. No ale nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa. Mamy tutaj od Mercedes Ron z wydawnictwa Hardego. Jest na podstawie tego film chyba, albo serial, już nie wiem sama, coś w tym stylu. Ta książka na pewno została zekranizowana. To mnie jeszcze bardziej napędza, żeby po nią sięgnąć i w końcu obejrzeć sobie ekranizację. Jestem mega ciekawa, słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii. Brakuje mi jakiejś takiej fajnej serii, w której się zakocham, bo ostatnio powiem Wam szczerze, że mało czytam serii. Tak naprawdę, nie wiem, z dwie w tym roku przeczytałam serię chyba. Nie wiem, nawet nie pamiętam. Bardzo rzadko sięgam po serię i właśnie tą serię chciałabym przeczytać. Prawdopodobnie przeczytam ją na końcu tego roku. Pewnie gdzieś w okolicach świąt czy coś takiego, żeby później w nowym roku sięgnąć sobie po dwa następne tomy. No ale no, chwilkę jeszcze musisz poczekać na mnie, kochana. No ale cóż, to jest książka z Wattpada, ale ja się kompletnie nie sugeruję nigdy tym, że książka wcześniej była na Wattpadzie. Jeżeli jest dobra, to się obroni moim zdaniem. I mam nadzieję, że tak będzie po prostu w kwestii tej trylogii Winnych, więc to jest taka propozycja, po którą naprawdę bardzo chciałabym sięgnąć, ale ilość stron i ta obszerność bardzo mnie przeraża. No i wracamy do tematów takich mrocznych. Mamy Zabójcze maszyny. Ja oglądałam film, ale to było bardzo dawno temu. Ja nic z tego filmu kompletnie nie pamiętam, więc cieszę się, że mogę teraz przeczytać tę książkę. Ona jest stosunkowo krótka, bo ona ma, nie wiem, z 300 stron, 345 około stron ma ta książka. Też mamy tutaj wydawnictwo Amber, więc fajnie, bo nic jeszcze od nich nie czytałam. No i co, słuchajcie, Zabójcze maszyny, no coś bardziej mrocznego, myślę, że też na jesień jak najbardziej ona się nada. Okładka też bardzo mnie kusi. I teraz czas na książkę, której ja strasznie nie chcę czytać i się zapytać, dlaczego mam ją w TBR-ze, jeżeli nie chcę jej czytać. A dlatego, że ja bardzo nie lubię oddawać, sprzedawać książek nieprzeczytanych. Czuję, jakbym coś straciła. No i no, jednak mam ją w swoim TBR-ze i ja ją zaczęłam czytać. Słuchajcie, jestem na 30 stronie. 30 strona, nawet nie wiem skąd mam taką okładkę. Widzicie, tu jest progres. Czyli to jest druga książka z TBR-u, która jest gdzieś tam rozpoczęta. To jest troszeczkę motywujące. Mamy tutaj Smutek Aniołów. I to jest po prostu literatura piękna.
Ja po literaturę piękną sięgam bardzo rzadko, bo no tam wiadomo, to nie jest taka luźna książka. To już jest cięższa tematyka, trzeba się bardziej skupiać na tych książkach, nie płynie się przez nie tak jakoś bardzo szybko. Przynajmniej ja mam takie odczucia, może wy macie inne, może czytacie tylko literaturę piękną, nie wiem. No i słuchajcie, Smutek Aniołów, książka, którą zaczęłam czytać i no jakoś mnie nie pochłonęła, odłożyłam ją, ale nie DNF-uję jej, po prostu chciałabym do niej wrócić, gdy będę miała bardziej otwartą głowę na nią, gdy będę miała może taki spokojniejszy czas w życiu, oby to było w tym roku, miejmy taką nadzieję. Myślę, że też książka na końcówkę tego roku, gdy już będę miała resztę przeczytaną i z taką otwartą głową będę mogła na spokojnie przy niej usiąść i ją przeczytać. Na razie się nie demotywuję oczywiście, myślę, że po nią sięgnę, ale no to jest taka książka, na którą patrzę i po prostu mi się nie chce. Tamte bym z miłą chęcią czytała, na tą akurat mi się nie chce czytać, no ale zobaczymy jak to będzie. Muszę się w końcu przełamać do tego typu literatury, bo chcę, bo po prostu chcę. No i nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, szczerze mówiąc, ani okładka mnie nie kusi, ani tył książki mnie za bardzo nie kusi, ale zobaczymy. Może coś fajnego, wartościowego z niej wyciągnę. Jeżeli oczywiście czytaliście którąś z tych propozycji, to piszcie mi w komentarzu, będę bardzo wdzięczna. Jeżeli napiszecie, czy wam się podobały, czy nie podobały. Więc to jest kolejna książka, którą planuję przeczytać do końca tego roku. Dobrze, zmierzając już powoli do brzegu, pokazuję wam książkę, którą planuję przeczytać w grudniu, bo jest taka czerwona, mamy tutaj śnieg na okładce, więc myślę, że będzie idealna. I mamy tutaj od Cassandry Roka Wszystko przez ten Nowy Jork. I jestem jej bardzo ciekawa, bo myślę, że to będzie taka luźniejsza, fajna, przyjemna propozycja. Bardzo mi się podoba też wydanie, to, które tutaj trzymam w ręce. Ono ma takie białe, że białe strony. Nie wiem, jak mi się będzie czytało taką książkę, bo dawno takiej książki nie czytałam. Teraz zazwyczaj te książki są wydawane w takich innych troszeczkę odcieniach bieli. No ale cóż, króciutka, myślę, że ją pochłonę szybko. 320 stron. Idealna, myślę, że na grudzień, jako taka trochę świąteczna książka. Ona tutaj opowiada o miłości, więc jestem jej bardzo ciekawa i to prawdopodobnie będzie jedna z niewielu książek takich świątecznych, które uda mi się przeczytać. To jest taka chyba ostatnia propozycja książki takiej innej i teraz wam pokażę, słuchajcie, książki Jojo Moyes, które jeszcze zostały mi do przeczytania w tym roku, bo mamy tutaj dosyć spory stosik. I słuchajcie, zaczynamy od książki Jojo Moyes, którą bym chciała przeczytać jak najszybciej. Jest to Muzyka Nocy, czyli jedna z nowszych książek tej autorki. Ma moim zdaniem przepiękną okładkę i musimy się tutaj chyba wszyscy zgodzić, taką wakacyjną, letnią. Myślę, że to będzie idealna propozycja na zakończenie wakacji. Jest to cegła i tutaj będą same cegły, bo Jojo Moyes moim zdaniem pisze dosyć za długie książki, jak na to, co w nich się znajduje. To obyczaj, więc coś, w czym ja też na co dzień nie gustuję. Często mówi się, że te obyczajówki są dla osób takich po 40 i tak dalej. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja niektóre książki Jojo Moyes bardzo, bardzo lubię i są to moi ulubieńcy tacy, myślę, że życiowi, na przykład Zanim się pojawiłeś, które jest cudowne. I szukam właśnie jeszcze takiej perełki wśród tej autorki, bo mam nadzieję, że taka tam jest. No i słuchajcie, Muzyka Nocy, przepiękne wydanie, no dosyć spora książka. Jojo Moyes często opowiada też o właśnie takich kobietach dojrzalszych, starszych, może dlatego to jest tak brane, nie wiem, nie mam pojęcia. No ale myślę, że po nią sięgnę w najbliższym czasie dosyć szybko, więc pewnie będziecie mogli o niej usłyszeć za niedługo. Kolejna książka Jojo Moyes to Zakazany Owoc. Ona jest taką cegłą, że ja nie wiem, też jedna z nowszych na mojej półce, bo nabyłam ją chyba w czerwcu, albo nawet nie wiem, czy nie gdzieś teraz. Tak się prezentuje rozłożenie treści na stronie. No, jest to cegła kolejna, Zakazany Owoc. Kuszą mnie te okładki nawet. Ja bardzo lubię te wydania Jojo Moyes, bardzo lubię te brzegi, bo na brzegu też mamy okładkę. No, mi się bardzo podobają. Od wydawnictwa Znak. Tutaj myślę, że większość będzie od wydawnictwa Znak. Pamiętam, że Jojo Moyes też te starsze wydania miała w innym wydawnictwie, ale już nie pamiętam w jakim. Tutaj akurat mamy wydawnictwo Znak i mamy Zakazany Owoc. Po nią też bym sobie sięgnęła w najbliższym czasie. Nie zauważyłam, że skończyła mi się pamięć w telefonie, więc muszę wam powtórzyć kilka książek, ale to nic. Teraz będę brała z tej strony, bo mam już je tutaj odłożone i lecimy dalej z książkami Jojo Moyes. I mam tutaj, słuchajcie, Pod osłoną deszczu i ta książka wydaje mi się, że będzie idealna na jesień, bo okładka sama krzyczy jesień, więc idealnie tutaj akurat. Nie muszę się przejmować, bo nareszcie tych okładek są jakieś jeziora, morze i tak dalej, a tutaj mamy deszcz, więc fajnie. Od wydawnictwa Znak, jestem jej też bardzo ciekawa, więc to jest to, już tak totalnie
dokładnie na szybko wam to pokazuję. Dziewczyna, którą kochałeś, od wydawnictwa Między Słowami, ona miała się pojawić już w filmie w marcowym, kiedy czytałam książki Jojo Moyes, ale stwierdziłam, dobra, na inny raz ją odłożę, bo ona jest chyba jedna z grubszych propozycji, no i po nią do tej pory jeszcze nie sięgnęłam. I ona też ma tutaj taki wakacyjny klimat, no ale cóż, tego już nie bierzemy pod uwagę. Ma czapkę na głowie, więc trochę zimowo się tutaj zrobiło. Ta książka też jest jedna taka z gorszych, jeżeli chodzi o stan zachowania, bo mam tutaj troszeczkę takie powywijane strony, no ale cóż. Teraz książka w wydaniu kieszonkowym i jest to Ostatni list do kochanka. Moja siostra ją czytała, powiedziała, że była straszliwie nudna i niefajna, dlatego nie chcę po nią na razie sięgać. Pewnie sięgnę po nią dopiero końcem tego roku i zauważyłam, że ona ma złamany grzbiet, no ale w sumie nie mogę być o to zła, bo te wydania kieszonkowe tak źle się czyta, tym bardziej gdy te książki są no dosyć grube, bo ta książka, słuchajcie, ma 400 stron? 500! 500 stron ma ta książka, no to ciężko nie złamać grzbietu. Grzbiet złamany, no ale cóż, już jest ochrzczona. Trudno. Na razie się nie wyrywam, żeby ją przeczytać. Pewnie końcem tego roku dopiero po nią sięgnę. Kolejną propozycją od wydawnictwa Między Słowami jest We wspólnym rytmie. I ta propozycja jest jedną z cieńszych, jeżeli chodzi o książki Jojo Moyes, bo słuchajcie, ona ma 515 stron. No cóż, no troszeczkę cięższa jest, troszkę, no przynajmniej taka się wydaje być. Nie wiem, jak mi pójdzie czytanie tych książek, słuchajcie, bo tego tekstu na stronie jest bardzo, bardzo dużo i mamy mało dialogów bardzo, chociaż tutaj akurat widzę, że dosyć sporo tutaj się przewija na stronie, ale w niektórych naprawdę jest dosyć mało dialogów, a bardzo dużo opisówek, więc to jest kolejna propozycja. Następnie z przepiękną okładką Kolory pawich piór. Piękna, gdyby nie ta naklejka tutaj z ceną. No ale cóż, ja je kupowałam na Vinted wszystkie te książki. Piękna okładka, mam nadzieję, że tak samo piękna ta książka będzie w środku. Ja kompletnie nie wiem, o czym są te książki, bo ja no po prostu nie czytałam ich tyłów książek. Dopiero gdy sięgam po jakąś książkę, to może zerknę na ten tył, na opis, ale akurat w przypadku tych książek jeszcze nie czytałam tyłów. Przeraża mnie grubość tych książek. Bardzo mnie przeraża. Prawdopodobnie będę czytała wtedy 3 książki miesięcznie albo 4 i tyle to będzie. I to będzie właśnie Jojo Moyes, więc przygotujcie się na to. Na pewno zrobimy sobie jakiś maraton z czytania tych książek. Taka wakacyjna w samym sercu morza, też super by było ją przeczytać w wakacje, no ale że wakacje się już kończą, to pewnie przeczytam ją dopiero gdzieś w październiku, może końcem września, jeżeli dobrze pójdzie. Od wydawnictwa Znak tym razem, no przepiękne mają okładki moim zdaniem Jojo Moyes, bardzo mi się podoba to, że one są takie... no piękne, te okładki moim zdaniem są piękne, grzbiety też wszystkie są takie, że się pięknie ze sobą łączą i pięknie to wygląda na półce, słuchajcie, więc to jest kolejna propozycja, którą planuję przeczytać. Teraz z tego boku przekładam na ten i słuchajcie, dalej już wam mówiłam o Zakazanym owocu, na tym skończyłam, i na Muzyce nocy, więc to jest, słuchajcie, mój TBR do końca roku. Mamy tutaj 16 książek. Ja czytam tak 16 książek w 2 miesiące około przy dobrych wiatrach, więc zobaczymy, co to będzie. Na pewno usłyszycie poza tymi książkami jeszcze o innych książkach, bo mam je oczywiście w planach, ale te myślę, że na pewno się pojawią do końca roku. Mam taką nadzieję i trzymajcie kciuki. Jeżeli którąś książkę czytaliście, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, albo możecie też pisać, którą mam zacząć czytać jako pierwszą. Będę bardzo wam za to wdzięczna. To jest mój TBR, słuchajcie. Ja też ten TBR robiłam początkiem tego roku, kiedy ja myślałam, że tylko te książki przeczytam przez rok. Nie sądziłam, że aż tak się wciągnę czytanie i że w ogóle tutaj na YouTubie będę wam o tym wszystkim opowiadała, więc zrobiłam duży progres, jeżeli chodzi o ten rok, o czytanie. I słuchajcie, wtedy wybierałam te książki, one mnie oczywiście dużo mniej kusiły niż na przykład te, które widzicie tutaj za mną, ale stwierdziłam, że jeżeli nie wcisnę ich do TBR-u, to ja ich w życiu nie przeczytam, w życiu nie będę miała motywacji, żeby po nie sięgnąć, może jedną, dwie przeczytam i tyle, więc dlatego tyle tych książek jest tutaj w TBR-ze, innych odbiegających od tego, co do tej pory mogliście tutaj u mnie widzieć. No ale cóż, trzymamy kciuki, że mi się uda ten moje postanowienie po prostu spełnić. Zobaczymy, jak to będzie. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, pa pa!